pokój Boży niech będzie z wami wszystkimi. Dzień dobry, drodzy słuchacze codziennika biblijnego. Pozdrawiam was serdecznie z naszych parafii w Gołkowicach i w Wodzisławiu Śląskim w piękny dzień piątkowy 23 sierpnia 2024 roku. Za mną widzicie nasz kościółek w Gołkowicach, 114-letnią świątynię, w której gromadzimy się w każdą niedzielę na modlitwie i chwaleniu Bożego imienia. A dziś chcielibyśmy to Boże imię chwalić słowem pochodzącym z naszego przewodnika z Biblią na co dzień, Psalm 94. Gdy pomyślałem, chwieje się noga moja, łaska Twoja, Panie, wsparła mnie. I drugi fragment z drugiego listu do Koryntian apostoła Pawła. Dość masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Mamy także zapisaną zwrotkę pieśni ze śpiewnika Będę śpiewał i grał. Łaska Twoja, Panie, wielka jest. Wielbią Cię za nią wciąż usta me. Za Twoją miłość dziękuję Tobie, Panie, za ufność, jaką na co dzień dajesz mi, za zbawienie, które jest moim udziałem, za pewność, z jaką kroczę w przyszłe dni. Czy zdarzyło wam się kiedyś, że przytłaczały was niepowodzenia życiowe? Może przeszłość, w której wielokrotnie byliśmy źle potraktowani? Może wspomnienia, kiedy to nie liczono się z nami? Może brak spektakularnych sukcesów? Może doświadczenie niemocy, choroby? A może ktoś źle o nas mówił i tym bardzo zranił nasze serce? Gdy przychodzą złe dni, brakuje nam często cierpliwości, brakuje nam zrozumienia, brakuje nam miłosierdzia do siebie samych i do bliźniego. Doświadczenia przykrych rzeczy powodują lęk przed życiem, zamykanie się. Myślimy i czujemy, że kryje się za tym głód szacunku, akceptacji, miłości. To takie uczucia, które można by słowami psalmisty nazwać: chwieje się noga moja. I w takich sytuacjach zastanawiamy się, co dalej. Gdzie szukać pociechy i nadziei? Gdzie lub u kogo odnaleźć to, co utraciliśmy? Dzisiejsze wskazanie Słowa Bożego jest jednoznaczne. Łaska Twoja, Panie, wsparła mnie. Dość masz, gdy masz łaskę moją. Zarówno psalmista, jak i apostoł Paweł mieli wiele utrapień, wiele doświadczeń, ciężkich przeżyć, ale zawsze, bez względu na wszystko, zwracali się do Boga i u Niego szukali rozwiązania. Bóg i tylko Bóg był zawsze ich niezawodnym fundamentem, niezawodnym wsparciem w dalszej drodze życia. No i właśnie do tego samego chcę was dzisiaj o poranku zachęcić. Kiedy przychodzi czas próby, zwracajmy nasz wzrok na Jezusa. To On uzdalnia, to On dodaje nowych sił, to On wzmacnia w drodze życia. Pamiętajmy, że moc chrześcijanina pochodzi od Boga, pochodzi z góry. Jeżeli więc uchwycimy się Chrystusa i z Nim pójdziemy przez życie, przejdziemy każdą drogę, każde doświadczenie i pokonamy każdy trud. I właśnie tego dzisiaj chcę wam życzyć. Z takim pouczeniem, z taką nauką Słowa Bożego ruszajmy w nowy, darowany nam dzień. Życzę wam na dzisiaj wiele Bożego błogosławieństwa. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia.